Dzień dobry, nazywam się Piotr Łobuch. Jestem sołtysem Węgorzewa Koszańskiego, miejscowości, która liczy 300 osób i leży 10 km na wschód od Koszalina, 18 km od Morza Bałtyckiego. Znajdujemy się w gminie Sianów w województwie zachodniopomorskim. Jestem sołtysem miejscowości Węgorzewo Koszalińskie już drugą kadencję, w sumie 8 lat. Za tydzień 18 będą wybory również w mojej miejscowości i mam zamiar ubiegać się o trzecią kadencję. Chciałem serdecznie złożyć życzenia z okazji Dnia Sołtysa sołtyskom i sołtysom z gminy Kolno i powiedzieć o dwóch rzeczach, które moim zdaniem mogą Wam pomóc w pracy na rzecz swoich wiosek, swoich społeczności lokalnych. Rzeczy, które ja wykorzystuję i które sprawdzają się. Jak wiecie, większość obecnych informacji dotyczących tego, co się dzieje wokół nas, można znaleźć najszybciej w internecie. Wiele miejscowości ma takie strony w internecie, mają sołectwa takie strony, natomiast dużym problemem takich stron internetowych jest to, że po pewnym czasie brakuje informacji, które by się ukazywały dostatecznie często, aby te strony były odwiedzane i były ciągle oglądane przez mieszkańców albo sąsiadów. Pomysłem w Węgorzewie na zrobienie, zwiększenie oglądalności strony Sołectwa Węgorzewo-Koszalińskie było zainstalowanie na stronie blogu Sołtysa. Strona powstała w 2009 roku, a ten blog Sołtysa spełnia rolę takiej imprezy, takiej informacji, gdzie wszystkie imprezy, te, które dzieją się w sołectwie normalnie, są przez Sołtysa komentowane również z pozycji oglądania tego, co się dzieje wokół Węgorzewa. Na przykład dotyczą informacji dziejących się w gminie, albo dotyczą informacji dziejących się w sąsiednich miejscowościach, tego, co można zobaczyć w kinie, albo jaką książkę warto przeczytać, albo na przykład odnoszę się również do spraw związanych z bieżącymi sprawami dotyczącymi naszych sąsiadów. Polecam wszystkim sołtysom zakładanie blogu Sołtysa, ponieważ jest to sposób na zostawienie zapisu tego, jak wygląda współczesna wieś polska 2015 przyszłym pokoleniom. Kiedyś funkcję taką spełniała kronika. Taka kronika prawdopodobnie w wielu miejscowościach jeszcze jest w formie papierowej. Natomiast taki jeden egzemplarz w praktyce łatwo jest uszkodzić, zniszczyć i on ulega zapomnieniu. To, co publikujecie w sieci, zostanie tam i ma znacznie większy zasięg i powoduje też, że mieszkańcy mają poczucie własnej tożsamości i dumy z tego, jaka jest miejscowość. Polecam również, to już władzą w gminie Kolno, aby każdemu sołtysowi ufundowały gazetę sołecką, prenumeratę, przynajmniej na rok czasu. Ponieważ w tej gazecie sołeckiej można znaleźć wszystkie informacje. To jest miesięcznik, który wychodzi w całej Polsce, tego, jakie problemy, jak sobie z nimi radzą sołtysi w całej Polsce. Jest to najlepszy sposób na to, aby sołtysów w gminie wyposażyć w wiedzę i pokazać im, że nie są sami, że podobne problemy mają też sołtysi w Polsce i potrafią je przezwyciężać. Bardzo pozdrawiam sołtysów i sołtyski z gminy Kolno. Jeszcze na koniec dodam taką ciekawostkę, że 20 lat temu po raz pierwszy słyszałem o gminie Kolno i to nie w Polsce, tylko w Anglii, w Bristolu. Ponieważ poznałem tam w 1995 roku żołnierza z armii Andersa, który w 1939 roku znajdował się w Kolnie i opowiadał mi, że przeszli granicę bodajże 2 albo 3 września, aby złapać jeńców i dotarli do miejscowości Jerze. Jak sprawdziłem na mapie, to jest to niedaleko od Kolna. Dlatego bardzo się cieszę, że Kolno w
taki przedziwny sposób znowu znalazło się na drodze mojego życia i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Do zobaczenia.